Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, jak zwykle nagrywam z Puniusiem i przepraszam Państwa za to, jeśli się to Wam nie podoba, ale dostaję wręcz nerwowych palpitacji serca na samą myśl, gdy trzymam mikrofon w dłoni i muszę nagrywać w domu. A tak jak idę sobie z pieskiem, wyciągnę telefon, pogadam, potem wrzucam tylko plik i sayonara, do widzenia, wszystko zrobione. To co miałem zrobić, zrobiłem. To mi się podoba. To taka forma relaksu dla mnie. Mam nadzieję, że nie jest dla Państwa uciążliwa. Jeśli będzie bardzo uciążliwa, dajcie mi proszę znać. Zmienię to, chociaż z wielkim bólem serca. Ponieważ mam 10 minut. No właśnie, format nagrań jest do 10 minut w formacie Full HD, więc zmusza mnie to do nagrywania szybkiego, a nie gadania o 15 tematach naraz, co jest moją okrutną wadą. I chcę Państwu powiedzieć o dwóch tematach ezoterycznych. Pierwszy to jest o tej depopulacji. Ezoteryka, demony, szatany, lucyfery itd., itp., etc. Mówi się, że oni chcą rękami swoich polityków, gadoidów, reptilian, masonów, nazw może być wiele. Niektóre są zajebiste, niektóre mniej zajebiste. Więc chcą zrobić różne wojny, chemię wprowadzają, gdzie się da, po to, żeby było co najmniej, teraz jest chyba 8 miliardów ludzi na Ziemi, żeby była depopulacja, czyli żeby było mniej ludzi. 4 miliardy, 2 miliardy, niektórzy mówią, żeby było docelowo pół miliarda. Skąd gościu, który nie ma na lampki z przodu roweru 15 zł, posiada takie informacje, to jestem cholernie ciekawy. Bo za takie informacje to wydostał miliony dolarów, może Nobla, a może nawet i kosę pod żebro. Ale mniejsza z tym. Demony korzystają z ludzkiej energii, cierpienia. Gdy człowiek cierpi, oskarża kogoś, denerwuje się, powstaje ponoć energia nazywana luszem, chociaż ma wiele nazw. No i demony mają się tą energią żywić. Więc na cholerę im mniej ludzi, mniej energii. To mnie bardzo ciekawi. Jeśli to jest oczywiście prawda z tą depopulacją, o czym nie wiem, bo niestety nikt takich informacji mi nie udziela, jak 16-letkim fanom teorii spiskowych, mimo kilkudziesięciu lat siedzenia w różnych książkach, ja nadal nie wiem. Ale młodzi to wiedzą wszystko teraz, bo komputery, internety, ło, panie. Druga sprawa to te szczepienia. Jak kiedyś nagrywałem, że za cholerę nie wierzę ludziom z firm farmaceutycznych, no to wiadomo, klepali mnie po plecach. Byłem spoko. Byłem super. A ja to tłumaczyłem, nie diabłami i tak dalej, tylko tłumaczyłem to w ten sposób, że chłopaki chcą zarobić dobry hajs, kupić sobie dłuższy jacht od drugiego multimiliardera i tyle. I przede wszystkim przegrywali o to sprawy sądowe i wychodziło, ile świństw narobili. Na przykład epidemia opioidowa w Stanach Zjednoczonych, stworzona przez dwóch lekarzy, jest opisywana już w książkach. To nie są już teorie spiskowe, to jest prawda. Producenci leków wielokrotnie oszukiwali, żeby zarobić. Więc ja stworzyłem taką teorię, jak był ostatnio COVID, który był wałem ewidentnym, ale nie będę o nim tu mówił, bo aż tak dużej wiedzy nie mam. Niech inni mądrzejsi ode mnie gadają. I tu taką teorię postawiłem, że skoro te szczepionki bardzo szybko prowadzą do zgonu, to podobno w jakichś dwóch Stanach
USA zrobili pozwy za to, że nie były przebadane dobrze te szczepionki i coś tam było nie tak. Bardzo możliwe. Może kiedyś się dowiemy, co to się działo, czy oni faktycznie na szybko próbowali coś zrobić na szczepionkę, czy to był faktycznie wał stulecia, czy może coś innego. Ale ja taką teorię postawiłem. No mówię, wszyscy mnie klepią po plecach za zadawanie niewygodnych pytań o strzykawkach, o szczepionkach. No to jak już mam zapewnione te klepanie po plecach, chłopaki mnie lubią, dziewczyny niektóre też, to postawię swoją teorię. Będą mocniej klepać po plecach. A tu się okazało, że prawie klepać, bo kopnąć w dupę mnie chcieli. Mianowicie dlatego, że wymyśliłem, że no, gdybym ja był takim bardzo złym człowiekiem i dawałbym taki preparat, to najpierw chciałbym, żeby zabił tych wszystkich niepokornych wolnościowców, tych, to, co chcą mieć wolność, walczą z rządem, z tymi wszystkimi rzeczami, a żeby przeżyli ci tacy najbardziej spolegliwi, tak jak za PRL-u, co przyjmą wszystko na siebie, żeby tylko dostać ziemniaczków i baleroników trochę, żeby było na kanapkę. No jaki w tym sens, żeby najpierw powybijać tych właśnie najbardziej istotnych dla systemu ludzi, tych najmniej wykłócających się, a zostawić tych, co krzyczą, organizują się, są naprawdę zagrożeniem dla tego systemu. No kupy mi się to nie trzymało. Oj, ale zadanie już tego pytania to już tak się nie podobało za bardzo. I się skończyło klepanie po pleckach. Czyli tu trzeba uważać. I często odnoszę wrażenie, że i ci z jednej strony i z drugiej strony to są tacy sami, dwie strony tej samej monety. Szkoda, jak mogę się mylić. Także pozdrawiam Państwa serdecznie. Ostatnie 3 dni to leżałem, czy 2 dni, czy wczoraj i przedwczoraj leżałem w łóżku. Prawie się ruszyć nie mogłem. Mogłem, nic mnie nie bolało, ale miałem taki kompletny brak napędu, że tylko leżałem. Jak przyznam się tu Państwu bez bicia, bo nie lubię być bity, zwłaszcza przez własnych radiosłuchaczy, że myślałem o babach. No. A dzisiaj już znacznie lepiej się czuję, może dlatego, że wczoraj wieczorem się okazało, że jest 31, a pierwszego mi ściągają 500 za plusujemy, a miałem 200 coś złotych, zacząłem szukać znowu rozwiązania. Ostatnie miesiące też tak było, aż trafiłem. Jakby ktoś z Państwa miał ten problem, to jest taka platforma Trustly się nazywa, pisze się Trustly i z poziomu PayPal, przepraszam, robi się przelew ze swojego banku. Na przykład ja mam mBank i robi się przelew z tego banku natychmiastowy. No i ściągnęło pieniądze. Chyba jeszcze nie wchodziłem, może podświadomie się bałem. Także jak zwykle u mnie panika finansowa. Teraz znowu zbieranie na ZUSik 840 zł. I opłaty zaraz dojdą za serwery forumowe itd. itp. itd. Życie toczy się jak nowela. Raz przyjemnie, a raz gorzej, czy coś takiego. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.